co Polacy myślą o kolejnych restrykcjach. Sondaż jest poparcie dla zaostrzenia lockdownu przy wzroście liczby zachorowań. Nowy sondaż. Ponad 45% badanych opowiada się za zaostrzeniem restrykcji pandemicznych w przypadku wzrostu dobowej liczby wykrywanych przypadków zakażenia koronawirusem, wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW RSARH na zlecenie op.pl. Przeciw jest blisko 37% respondentów. Badani zostali zapytani, czy w przypadku dalszego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w Polsce rząd powinien ograniczyć swobodę poruszania się po kraju. Odpowiedź tak, wskazało 45,4% respondentów, a 36,9% udzieliło odpowiedzi nie. Zdania nie ma w tej kwestii i 17,7% respondentów. Jak skomentował wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW RSARH, częściej przeciwni o ograniczeniu swobody poruszania się po kraju są badani w wieku do 24 lat 57%, z wykształceniem podstawowym gimnazjalnym 46% oraz mężczyźni 40%. Kontra kobiety 34%. Poparcie dla tego pomysłu częściej wykazują osoby w wieku powyżej 50 lat 55% oraz mieszkańcy miast liczących 100-199 tysięcy 56%. Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW RSARH wśród użytkowników panelu online SW Panel w dniach 23.03-24 marca 2021 rok. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18 roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18 roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.